Szanowni Państwo, to co za chwilę zobaczycie, to jest Wasze dzieło i bardzo Wam serdecznie dziękujemy za to, że jesteście z nami. Odbył się 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Polsce. Natomiast my w Gostyniu graliśmy po raz 28. Stało się to za sprawą taką mianowicie, że w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu rok przed pierwszym finałem, wtedy kiedy jeszcze nikt nie wiedział co to takiego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, po co to jest, czemu to służy, tam odbył się koncert, z którego cały dochód, pamiętam nazwę tego koncertu, to jest od flamenco, gitara od flamenco do rocka, tak się nazywał koncert. Cały dochód został przeznaczony na Wielką Orkiestrę i dzięki temu, jako Gostyniacy, możemy się szczycić, że gramy, że będziemy grać nie tylko o jeden rok dłużej, do końca świata jeden rok dłużej, ale my gramy o jeden rok wcześniej. To jest zasługa Zespołu Szkół Zawodowych, Pisma z Hizol i młodych ludzi, którzy tam wtedy działali i postanowili ten koncert zorganizować. I jeszcze do tej kwoty należą się pewne wyjaśnienia, bo na tę kwotę złożyły się, i to jest ważna informacja, więc szybko ją podaję, kwoty z poszczególnych sztabów. Sztab Pogorzeli zebrał 18 681 zł i 43 grosze. Sztab w Krobi zebrał 43 922 zł i 9 groszy. Sztab w Piaskach zebrał 48 722 zł i 36 groszy i sztab w Puniecu zebrał 42 770 zł i 31 groszy. No i nasz sztab gostyński zebrał łącznie kwotę 157 048 485 zł i 98 groszy. I wręczamy już teraz tytuły dobrych aniołów gostyńskich finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pan Marek Komorowski otrzymuje. I Drukarnia Real. Wankar Polska, pan Tomasz Mucha. Bardzo dziękujemy. To taki hit tegorocznego finału, dzięki Wankar się nam pojawił. My się zawsze śmiejemy, że na tych finałach mamy różne rzeczy, które nam się fajnie sprzedają. Pan Łukasz Radoła i firma razem z małżonką, z panią Anią, firma profilaktyki i rehabilitacji Akant. To też takie ciche, dobre serce od samego początku z nami jest i nas wspiera.